Witam Państwa serdecznie w najnowszym kwietniowym numerze miesięcznika Raport Wojsko, Technika, Obronność. Wiele nowych, ciekawych materiałów. Najważniejszy dotyczy unijnych funduszy na rozwój 21 nowych zdolności w dziedzinie obronności krajów Wspólnoty Europejskiej. W ciągu pierwszych 2 lat obowiązywania tego programu do podziału jest około 0,5 miliarda euro. A w kolejnych latach, w latach 2021-2027, około 13,5 miliarda euro, więc jest o co aplikować. Polskie przedsiębiorstwa mają sporą szansę, żeby część tego tortu wykroić dla siebie. Już w tej chwili wiemy, że gdyński Radmor, część grupy WB, będzie uczestniczyła nadal w programie ESOR. Ten program ma już zagwarantowane finansowanie. Drugi program, który również ma zagwarantowane finansowanie, to rozwój dużego bezzałogowca klasy MAIL i tutaj być może uda się również grupie WB aplikować, dołączyć do już istniejącego zespołu. W pozostałych 19 obszarach będą nas czekały otwarte postępowania, w którym polskie przedsiębiorstwa również mogą wziąć udział. Jednym z nich chociażby jest Centrum Techniki Morskiej, które również będzie aplikowało, wszystko na to wskazuje, do jednego z programów. Kolejny materiał, na który chciałbym zwrócić Państwu uwagę, dotyczy offsetu, jaki Lockheed Martin zaproponował ostatecznie, umowę podpisaną pod koniec marca, w związku z realizacją pierwszego etapu programu Wisła. Lockheed Martin, ze względu na fakt, że jego udział w całym projekcie jest duży za sprawą dostaw pocisków, patrzy MSA i wyrzutni, jest zobowiązany do przekazania Polsce technologii o wartości ponad 700 milionów złotych. Podpisano w tej sprawie 15 umów. Można je podzielić w skrócie na 3 obszary. Pierwszy dotyczy bezpośrednich prac przy pociskach patrzy MSA. Mówimy tutaj o produkcji pewnych podzespołów, o montażu innych podzespołów. Głównie te prace, nawet nie głównie, tylko w całości, w ramach 7 programów, trafią do Wojskowych Zakładów Elektronicznych w Zielonce. Drugą grupę, o której możemy powiedzieć, to są technologie lotnicze. I tutaj głównym beneficjentem będą Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2. Chodzi o serwisowanie kolejnych obszarów związanych z samolotami wojskowymi. Mówimy tutaj chociażby o układzie hydraulicznym, układzie elektrycznym. No wiadomo, że w pierwszym rzędzie samolotów F-16, ale być może nie tylko o tym typie będziemy mówili. Na razie żadnych szczegółów jednak nie ujawniono. No i trzeci obszar, bardzo ważny, to jest stworzenie laboratorium do, mówiąc w skrócie i językiem nienaukowym, do tworzenia pierwszych prac związanych z opracowywaniem nowych pocisków rakietowych i ich z późniejszym testowaniem. Do tej pory tych zdolności nie posiadaliśmy. Kolejna kwestia, na którą również chcę Państwu zwrócić uwagę, to jest opis udanej transakcji eksportowej do Senegalu. Chodzi o roboty mobilne z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. Senegal jest stosunkowo małym, biednym krajem, ale narażonym coraz bardziej na zagrożenie terrorystyczne. W związku z tym zdecydowano się w tym kraju na powołanie od podstaw elitarnej jednostki policyjnych pirotechników. Praktycznie cały sprzęt mobilny, którym będzie się ta jednostka posługiwała, to będą polskie roboty, a więc cała gama sprzętu właśnie z warszawskiej wytwórni. Na koniec 2 słowa na temat bardzo ciekawego materiału związanego z samolotami wielozadaniowymi Su-35S. Przegląd bardzo ciekawej konstrukcji, nawiązującej do, jeżeli chodzi o ideę, troszeczkę do najnowszych odmian amerykańskich F-15. No i tylko kwestia, czy ten samolot będzie dopełniał jedynie rosyjskie samoloty najnowszej generacji Su-57, czyli dawne PAK-50, czy będzie równorzędnym dla nich samolotem. O tym piszemy w najnowszym numerze miesięcznika Raport Wojsko, Technika, Obronność i zapraszam Państwa bardzo serdecznie do zapoznania się z tym numerem.